A tam? Co tu jest? Chwila, widzicie tą ogromną skrzynkę? Daję wszystkie swoje lajki i wszystkie swoje pieniądze i wszystkie subskrypcje, proszę. Jaki to jest ogromne. Ile już widzów zamówiło? Pewnie z 1000 osób zamówiło te koszulki. Hejka, siemanko, Laki z tej strony, wasz minecraftowy przyjaciel, który ma mega super kolorowy miecz. Naprawdę jest mega super, no zresztą sami widzicie. Ja mam tutaj taki obowiązek jeden w domu, bo kupiłem nowy telewizor. Od razu tak, z półką napełnioną, filmy mamy tutaj różnego rodzaju. Naprawdę bardzo dobrze będzie się oglądało film. Może kiedyś zaproszę was tutaj na serwer i razem pooglądamy. O, nie zamknąłem drzwi, ktoś tutaj do mnie puka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Laki, cześć. No, ja jestem twoim reżyserem. Ja przyszedłem tutaj z nowymi pomysłami. Tutaj cię kładę na ziemię i możemy zacząć nagrywać, kiedy tylko będziesz chciał. Mamy już nowe pomysły, zaraz przyjdzie kamerzysta. Nowy pracownik, dobrze, usiądź sobie tutaj i sprawdzimy twoje umiejętności. Wymyśl film na temat, jaki to ostatnio temat ostatnio możemy zrobić. Nie wiem, na temat pizzy, może jakiś odcinek z pizzą, bo tutaj akurat... O, kto to dzwoni? Chwila, dobra, proszę się zająć swoją sprawą. Dobra. Siemaneczku, ziomeczku, Elo, siema, co tam, wskakuj tutaj do domu, co tam? No, wskoczyłem. Ej, wiesz co, przyszedłem do roboty, bo przecież jestem twoim nowym pracownikiem, założyłeś taką wielką firmę, no to teraz musimy, gdzie jest moje biuro, superanckie biuro? Twoje biuro, chodź, zaprowadzę cię tutaj. Ty będziesz miał, z tego, że lubisz siłownię, to proszę tutaj, zajmij się. Ogólnie co ty będziesz robił w mojej firmie? No ja jestem, jestem od wszystkiego, ja jestem ogólnie montażystą. Ty, to ja zajmij się jeszcze budowaniem. I budowanie mapek się zajmij, rozplanowanie mapek, okej? Dobra. Dobra. Jak widzicie, mam tutaj dużo osób mi pomaga w tworzeniu filmów, jest naprawdę super. No i cały czas się staram, żeby powiększać firmy i żeby robić coraz to lepsze filmy. A ty co? Zabieraj się na swoje stanowisko iść, bo tu następni pracownicy przychodzą. A ja bym chciał mieć własną siłownię i kuchnię. Halo, witam. Dzień dobry, witam. Ja jestem pana kamerzystą, nowym. Przyszedłem tutaj nagrywać, mam tutaj kamery, mogę porozstawiać, możemy w każdej chwili zacząć nagrywać. Ja już tutaj nie zmieszczę, potrzebuję większe biuro ogólnie. Potrzebuję kupić większe mieszkanie, bo już tutaj ludzie się nie mieszczą. Proszę zająć tutaj miejsce i na samym początku chciałbym, żeby... Wow, naprawdę wysokiej jakości ma pan kamery. Tak, tutaj będziemy przy stole siedzieć na spokojnie, wszystko te kamery nagrają, może jakieś pytania i odpowiedzi. To proszę tutaj o Q&A, może dla widzów, proszę sprawdzić, jaki najlepszy kadry, gdzie ostrość zrobić i ten, i wtedy. Ja już muszę iść pędzić gdzieś do biura nieruchomości, chyba kupić jakąś większą nieruchomość, bo tutaj... Dzień dobry. No ja jeszcze tutaj pracownik miesiąca przyszedł w tym momencie. Dzień dobry. Ile tutaj ludzi? Ja już makijażystka? Ja już naprawdę nie mam miejsca. Dobra, zajmij proszę swoje miejsca. Nie wiem, pani makijażystka, może pani iść do góry, w sumie po schodach, tam może być pani miejsce, bo tutaj będą przychodzić ludzie. Franie, zrobię makijaż, poczekam aż przyjdzie. Dobrze. Ja muszę iść do biura kupić... Synku, poczekaj chwilę, bo dzisiaj jest ważny dzień, produkujemy filmy na szeroką skalę i przed chwilą tutaj tyle pracowników było, że już nie mają miejsca. No ale to co my teraz zrobimy? Przecież ja już mój pokój jest zamknięty, zajęty i co my teraz zrobimy? Potrzebujemy nowego biura? Może iść do jakiejś pani od nieruchomości? Może znajdziemy jakieś super lokum, super biuro, które podzielimy na 15 części i 15 osób będzie mogło w nim przebywać. Super, synku, właśnie miałem to w planach. Idę kupić większą nieruchomość, bo w naszym domu będziemy mieszkać, a nie pracować i zapraszać tam pracowników. Lecę kupić do biura nieruchomości jakąś ciekawą nieruchomość. Okej, to chodź, lecimy tutaj w tą stronę. Ale wiesz w ogóle na jakiej ulicy to jest? No, Morelowa 12, tutaj, blisko. No to okej, to bardzo blisko. Dobra, to lecimy. Ja tu będę czekał, jak co na ciebie. Dobra, no, jak widzicie widzowie, cały czas inwestujemy w te filmy, żeby były dla was coraz lepsze. A jeśli wam się podobają moje filmy i chcecie dołączyć do super mega drużyny, to już teraz klikajcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Zmieńcie z czerwonego przycisku na szary i napiszcie super filmy, Laki. To naprawdę wtedy mi dacie motywację, żebym produkował więcej dla was filmów. A tam?
Co tu jest? Chwila, widzicie tą ogromną skrzynkę? Ciekawe, co to jest za magazyn. O, a tam jakieś jeszcze auta do budowania. Co to za ogromna skrzynka? Jocie! Fajny w ogóle magazyn, nigdy by mi nie zabrakło miejsca. Dobra. Tu jest chyba biuro nieruchomości. O! Kiedyś... Dzień dobry! To jest chyba była dużego, bo duży jest takiej samej postury. Dzień dobry, witam. Czy pani z biura nieruchomości? Tak, jestem z biura nieruchomości. Chciałby pan kupić jakiś budynek? Ja bym chciał kupić większe biuro dla siebie, ponieważ wie pani co? Dzisiaj do mnie przyszło aż 10 pracowników i już w domu nie mam miejsca. Potrzebuję większej nieruchomości. Czy są tutaj jakieś w Księdze Wieczystej? No mamy tutaj takie małe budynki wielkości, nie wiem, 35 metrów kwadratowych. To jest taki budynek jak ten, co tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Mamy takie, ale nie, za bardzo to... wysoką cenę. Pani podejdzie do mnie blisko. Proszę, ogólnie muszę tutaj usiąść. Proszę pani, potrzebuję na teraz jakiejś dużej posiadłości. Nie potrzebuję żadnych małych domków. Pani mi coś załatwi jakiegoś lepszego. Czy to ty nie jesteś tym youtuberem, tym kolegą dużego? No tak. To ja ci po znajomości mogę pokazać taką tajną aukcję. I to jest aukcja właśnie na tą ogromną skrzynkę, którą widzimy przed nami. Nie wiem, czy widzisz. Ogromną skrzynkę, która jest przed nami? Czy to tam właśnie jest teraz aukcja? Kiedy się rozpoczyna? Tak, no właśnie za chwilę się musi skończyć, jest cały czas rozpoczęta aukcja, cały czas trwa. Więc śpiesz się, może jeszcze zdążysz się na coś załapać. Ojejku, to ja biegnę, dziękuję za informację. Później jakąś prowizję pani oddam oczywiście. O, nie trzeba, powiedz dużemu, żeby dobry obiadek przygotował. Ale super, biegniemy super mega kolorowym mieczem, nawet mogę ten miecz oddać za tą posiadłość. Zobaczcie, jaka ogromna, wielka posiadłość. Jeszcze tutaj budują. Wow, przecież tutaj się zmieści nawet i 50 pracowników. Okej, no to zaczynamy licytację za 5, 4, Chwila, jeszcze ja bym chciał wziąć udział w licytacji. Proszę tutaj wpisowe, proszę. Wpisowe, o dziękuję bardzo. Ale pan nie był zaproszony na tą aukcję. A po co panu w ogóle taka skrzynka, taka dziwna budowla, jak właśnie ta? Proszę nie zadawać dużo pytań, ja chciałbym wziąć udział w licytacji. Ale to pierwsze musi pan mi pokazać, jak zrobić właśnie taką skrzyneczkę, taką malutką. No dobrze, to proszę mi dać na początku diamenty, jeszcze proszę zobaczyć, ja panu pokażę, jak się robi. Diamentową panu pokażę, tylko żeby tutaj ludzie nie słyszeli. Okej, dobra, proszę mi pokazać. My nie słyszeli. No to tak, zaczynamy licytację. Ona wyleciała z tyłu, ta skrzynka, ja ją wziąłem. O, to ja chciałem ją właśnie wyprodukować. O, bardzo dobrze. To jest diamentowa, ta, co ma dużo slotów tutaj miejsca. Ale tak, ta skrzynka jest moja, dobrze, to zaczynajmy już tutaj. Zaczynamy. 3, 2, 1. Zaczynamy od 5 lajków. Proszę bardzo. 5 lajków, raz, 2, 4, 5. Pamiętajcie teraz na szybko, że każda łapeczka w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem równa się więcej pieniążków na naszym serwerze. Lajków. Także jeśli ogólnie nie kliknęliście, to teraz już kliknijcie i pomóżcie nam. Ja daję. 5 lajków po raz pierwszy. Ja daję 50. 50? No, ja chcę po raz pierwszy. Chcę tam zrobić nową mapę do Among Usa. Drugi. 80. Daję wszystkie swoje lajki i wszystkie swoje pieniądze i wszystkie subskrypcje, proszę. No. To tak dużo? Wszystkie. Nie. Dobra, pan Lucky rozbił bank właśnie w tym momencie. Nie wiem, czy ja mogłem tam zobaczyć, ale zajrzałem do środka. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane! Wygrał pan Lucky. Proszę, cała skrzynka jest pana teraz, pana posiadania. Stworzę tutaj swoje własne biuro. W końcu moi pracownicy będą mieli miejsce, bardzo ciekawe miejsce do pracy, ale super, cieszę się, dziękuję. Podpisane wszystkie papierki są, już mogę zobaczyć, co jest w środku? Jeszcze nie. Najlepiej jakby pan zobaczył w ogóle, w jakim stanie jest nasz dach tej skrzyneczki, bo nie wiadomo, czy tam coś nie przecieka. Tu jest przygotowany samolot, jak chce pan sobie wylecieć. Nie przecieka? Chwila. No to co, pan mi dopiero po aukcji mówi, że dach może przeciekać? Ja nie byłem tego bardzo, pewny. To było wszystko uzgodnione. Do widzenia. No, uzgodnione, zobaczcie. Nie no, ale i tak jestem zadowolony z kupna tego. Super, że kupiliśmy razem właśnie tą super skrzynkę. Ale zobaczcie, jaka w ogóle mega skrzynka wielka. Kupiliśmy właśnie taką skrzynkę za lajki i subskrypcje, ale czekajcie. Wylądujemy na chwilę. Kto to tutaj podleciał samolotem? Ale jak to? Ty masz tutaj dom? Na mojej skrzynce właśnie wylicytowałem tą skrzynkę, wiesz?
Co ty gadasz? Ja tutaj na tej skrzynce właśnie mieszkam cały czas. Popatrz, ja nawet tutaj nigdzie nie mam dirta, nie mam skąd wziąć jedzenie. I ja tu nie chcę mieszkać na tej skrzynce, bo jest mi tutaj nieodpowiednio, źle mi tutaj jest. Nie chcesz mieszkać? Ej, to co ty na to, żebyśmy ogólnie przyczepimy jakoś twój dom do mojego samolotu i go zniesiemy na dół, bo wiesz co, ja bym chciał tutaj swoje biuro stworzyć. Tu na dole będzie biuro dla pracowników, a będzie... ja bym chciał tutaj na górze z tej skrzynce mieć tutaj swoje biuro. A przeniesiesz mój dom w miejsce, gdzie jest dużo dirta? No oczywiście, nie ma problemu. To weź tylko spakuj swoje rzeczy i ja już zabieram z samolotem ten dom, przenoszę. Dobra. Zamykam tutaj ten domek. Tutaj... O, tam jest wolna działka. Widzę akurat wolną działkę. Na mojej działce jest wolno. Zobacz, pusto tam jest. Tam będziesz mieszkał. O, tam jest dużo dirta. Dobra, ja już ten dom tutaj pakuję. Tutaj sznurkiem do twojego samolotu przyczepiam. Dobra. Dobra, już. Ja zaraz specjalnie wyjdziemy w łydachu. Już przyczepiony jest? Dobra, tak, przyczepiony. Przyczepiony, jest przyczepiony. Okej, dobra. Lecę. I uwaga, i tutaj ten sam, tutaj, i tutaj ten dom, odczepiam, wow. Dobra, odciąłem. Dobra, jest, pójdź. O, jest już nie ma domu na skrzynce, a jest dom na tej działce, o której nam chodziło, no dobra, to super. Tak, dokładnie, patrz, jadzie i patrz, nawet mam wnętrze z dirta wykonane, nie wierzę, spójrz. Że świnka mi tu chodzi. Jestem naprawdę szczęśliwy. Dzięki, Laki, bo na tamtej skrzynce to ja nawet nie wiem, jak jedzenia zdobyć. Nie ma problemu. Ja ci też dziękuję, bo właśnie na tamtej skrzynce chciałbym coś nowego. Nowy projekt mam. Jak coś, to wpadnie, jak będziesz potrzebował jakieś... widzę, że masz kamerę, umiesz dobrze pewnie kamerować i montować filmy. Jak coś, to wpadaj tutaj do tej siedziby. I też mam. Dobra. Tak, co to ten, to wpadnę od razu do ciebie. Nie możecie się doczekać. Jak wygląda ogólnie środek tej ogromnej skrzynki? No to już teraz idziemy właśnie w tym kierunku, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. Ja, zobaczcie, tutaj jeszcze kończą budowę. Są jakieś auta, które są do tego, do przenoszenia budowy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Jaki to jest ogromne! Ej, skrzyneczko! Chodź tu szybko pakować, bo mamy tyle roboty w tym tygodniu, że nawet nie zdążymy nic zrobić, patrz. Dobra, tyle patrz, chciała zapakować. Hej, a wy co tutaj robicie? Bo ja jestem teraz właścicielem tej skrzynki. A my jesteśmy skrzynkolutkami i szybko pakujemy rzeczy. Kto to tu przyszedł w ogóle? Przecież my tu tylko mamy dostęp do tego magazynu. Zobacz, ile tutaj jest skrzynek w ogóle dookoła. I różnorakich. Wow, w ogóle jak to pięknie wygląda. Wiecie co, no dobra, to ja wam nie przeszkadzam, ale ja miałem tutaj biuro ogólnie stworzyć. Jakie biuro? Przecież my tu już cały czas mamy ten magazyn i nie możesz nas stąd jakby, nie wiem, wyrzucić przecież. Co my zrobimy? Już nie znajdziemy nigdzie takiej skrzynki wielkiej. No właśnie, właśnie. Jeszcze. No dobrze, to na razie dam wam chwilę spokoju. Pracujcie. Do widzenia. Do widzenia. Ty, słuchajcie widzowie, co ja mam zrobić? Kupiłem, jestem właścicielem tej ogromnej skrzynki, ale wiem co, no możemy to jakoś połączyć przecież ze sobą. Nie wiem, zatrudnimy ich do sobą, oni pakują paczki. Do pakowania paczek jest też pewna zależność, bo to trzeba się znać na pewno oraz przyda nam się. Słuchajcie, duży, chodź tutaj na chwilę. Siemanko, właśnie chciałem coś powiedzieć, bo ostatnio, bo ja jestem twoim pracownikiem i tak patrzyłem na różne strony internetowe i dużo youtuberów ma swoje sklepy. Ale co, sklepy z ubraniami mówisz? Tak, sklepy z ubraniami, z koszulkami, z gadżetami, z wszystkim, no serio, naprawdę. Ej, to, a masz ogólnie jakąś firmę, która produkuje, nie wiem, koszulki na szeroką skalę z bawełny? Musi być wysoka jakość bawełny, żeby widzowie byli zadowoleni z tego, co kupią. I to musi być w najwyższej jakości. Dla widzów zrobimy wszystko. Ej, słuchajcie, chcecie ogólnie, żebyśmy stworzyli dla was sklep z koszulkami Lucky Team? No nie wiem, napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. A my teraz tutaj na serwerze spróbujemy zrobić coś takiego i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak, i jeszcze zrobimy tak dużo akcesoriów, wiesz, jakieś opaseczki, klapki, i długopisy. I długopisy. Dobry pomysł, tylko wiesz co, zróbmy swoją fabrykę i widzisz, tu nawet jest jakiś pasterz, który obce sobie prowadzi. Halo,
Tak, słucham. Dzień dobry, witam. Co chcecie? Dzień dobry, bo my chcemy założyć własną firmę z koszulkami i szukamy bawełny. Tak, ja mam najlepszą bawełnę w wełnie 110%. Proszę sobie zobaczyć. Sprawdzimy moje bawełny. Jakoś. Widać, ale mięciutkie, no? ale mięciutkie. Mogę wam tutaj dać, jeśli chcecie. Ta bawełna jest wysokiej jakości, ale... Macie tutaj, możecie sprawdzić tą bawełnę, ona jest na wszystko odporna. Z tej bawełny nawet robią kombinezony kosmiczne. Co ty mówisz? No to bierzemy na pewno. Dobra. Sprawdźmy tylko jeszcze tak swoje. Ty no. Aż musiałem sobie kaszlnąć, bo taka super ta bawełna. Dobra, to idziemy do naszej fabryki, co? No idziemy. Tak. A gdzie możemy właśnie wytworzyć, jak myślisz, z bawełny właśnie koszulki jakieś? Chodź, tutaj jest specjalna fabryka, którą zrobiłem, bo ja jestem twoim najlepszym pracownikiem, oczywiście, co nie? Ty, no oczywiście, że tak. A jak ogólnie mamy grafika, że wzór już ułożył? Bo mamy bawełny, tak, koszulki mamy, ale czy wzór mamy na te koszulki? Mamy wszystko. Ja o wszystko zadbałem. Popatrz, nawet już się tutaj stworzyły kilka koszulek takich prototypów. Tu jest dla dziewczynek, tu jest dla chłopaków i dziewczyn, fioletowe. Tu jest TNT, to dla takich wytrwałych wszystkich. Nie, ogólnie. No bardzo fajnie i to już z tej wełny, którą kupiliśmy najlepszej jakości, tak? Tak, i tutaj popatrz, nawet jest, tutaj są, tu są wzory. Jest taki alien. Fajne. A tutaj jest pad do gry. Ty, ja już dostałem SMS-a, że są chętni na kupno naszych tych, że już chcą, produkujmy jeszcze więcej. Frania, pomóż nam, bo tworzymy własną ogólnie firmę z koszulkami. Będziemy sprzedawać koszulki to? Lucky Team. Naprawdę? A czy mogłabym też swoje jakieś wzory zrobić? Jakieś takie fajne, takie z rolkami? No oczywiście, że tak. I oglądajcie film do końca, bo to jest jeszcze nie koniec. Zobaczycie, jak w ogóle nasza firma się rozwinie. Te pierwsze paczki, które widzowie od nas właśnie kupią, to tak, po pierwsze, słuchajcie, będzie podpis. Będzie mój podpis Lakiego, czyli będziecie mieli mój własny podpis. Druga sprawa, może te koszulki jako pierwsze własnoręcznie po prostu nadamy widzom, że przyjdziemy pod dom wysyłki i wręczymy im sami. Tak, to będzie świetny pomysł, to możemy pod niektóre domy podjechać. A spójrz, tutaj będziemy mieć taką maszynę, która pomoże nam te wszystkie ilości materiałów przenosić jakoś. I dobra, i teraz o, tak. Hej skrzynko, bo my otwieramy sklep swój własny z ciuszkami. I słyszałem, że wy się zajmujecie rozwożeniem paczek i pakowaniem. Czy tak, mógłbyś tak, tam pomóc właśnie w prowadzeniu danego interesu? Naprawdę, ale w zamian za to możemy tu zostać cały czas, żebyśmy nie stracili naszego magazynu? Oczywiście, że tak. To jest nasz wspólny magazyn i razem będziemy pracować ze sobą. No to super, to my się już bierzemy za pakowanie tych najnowszych wzorów, cieplutkich wzorów na zimę właśnie. Kurteczki widzę, że tutaj są zrobione. Ile już widzów zamówiło? Pewnie z 1000 osób zamówiło te koszulki. No, prawie coś takiego. 856 dokładnie. O, no to super, dobra. Mam pomysł. Wiecie, co możecie zrobić? Pierwszego widza możecie obsłużyć, że pójdziecie do niego. O. I zanieś mu taką koszulkę, co? Dobry pomysł. Dobry pomysł. A tutaj będziemy w tych skrzynkach będziemy sortować różne koszulki, żeby mieć swój własny magazyn koszulek i różnych rzeczy, właśnie gadżetów. Tak, pierwsze zamówienie to ja jest koszulka i kurtka. Ja tutaj pakuję. Spakuj. Tutaj pierwsza moja paczuszka. Pakuję, wrzucam w tę koszuleczkę. Może ją grzecznie już spakować i można zabrać już do wysłania. Okej. Okay. No dobrze, dobrze. Ale mega sprawa. No dobra, to chodźcie ogólnie, idziemy to rozdać. Zobaczymy, czy to ogólnie dzisiaj uda nam się, czy raczej nie. Myślę, że uda nam się. W którym kierunku jedziemy? No nie wiem, chodźmy pierw. Musimy do tego widza podjechać i ten widz ma dokładnie dom tutaj, na ulicy, Minecraftowej 16, tutaj możemy pójść do pierwszego domu. Ja, to ja nawet nie wiedziałem, że jest Minecraftowa 16 na naszym serwerze. Czemu w wiadomościach ani nigdzie o tym nie mówili wcześniej? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tutaj w tym miejscu pierwszy widz kupi już naszą koszulkę. No dobra, ja mam tą przesyłkę, tutaj mam tą paczkę. Jadę powolutku, bo benzyna mi się kończy, już jest na wykończeniu, dlatego tak powoli jadę. Ostrożnie, dokładnie, tutaj ci robię miejsce. Czyli tutaj mówisz, tak? Tak, tutaj.
trzeba zadzwonić do drzwi. Okej, tylko wiesz, to też nie wiadomo, czy będzie ktoś w domu akurat w tym czasie. Puk, puk, halo, puk, o! Dzień! Bulbazo! Nie wierzę, najlepszy dzień w moim życiu! Czy ja tu spotkałem Lucky'ego Eti? No tak, wow. Czy przed chwilą zamówiłeś koszulkę od nas? Tak, oczywiście. No nie wierzę, mogę autograf, mogę zdjęcie. Tutaj proszę płatność, to jest... Wszystko masz ogólnie w środku. Autograf z podpisem, koszuleczkę i moje zdjęcie. No to super. Tutaj popatrz, zakładam na video. Możesz się podpisać tam w książeczce i dać autograf. Ja już tam się podpisałam. No to jest za duża chyba, co nie? No, tak odrobinkę za duża, ale do tego dorośniesz. Pokaż, zobaczymy. No troszeczkę, ale trzymaj mój autograf z podpisem, tam jeszcze masz zdjęcie. Dobra, ty życzymy ci miłego dnia i papa, widzu. Cześć. Papa. Dobra, jeśli dotrwaliście do końca, to super, się cieszymy. Jesteśmy mega drużyną, dlatego widzicie, komentujcie i róbcie to, co zawsze. Wbijajcie na mój kanał, codziennie są filmy na moim kanale. Super, mega filmy, dlatego codziennie wbijajcie na mój kanał. No nie zapomnijcie ten dzwoneczek kliknąć tam, te powiadomienia, żeby wam przychodziły odnośnie mojego wrzucania nowych filmów. I wbijcie jeszcze na link w opisie Facebooka. To siemanko, pa, pa!